Cześć wszystkim, witamy serdecznie na świątecznym odcinku naszej hutniczej kawusi z, a dzisiaj świąteczna kawusia z Maćkiem Urbańczykiem. Cześć Maciek. Cześć, witam. Nasz nowy nabytek zimowy w, no moim zdaniem, co najmniej niezłej formie na początku, o której też sobie porozmawiamy, ale przede wszystkim porozmawiamy coś nie coś o przeszłości, o prywacie, żeby się trochę lepiej z Maćkiem poznać. Przy okazji życzymy wesołych świąt, ponieważ my spotkaliśmy się oczywiście trochę wcześniej, ale premierę zaplanowaliśmy na niedzielę wielkanocną, także zdrowych, wesołych świąt w imieniu całego zespołu medialnego. Myślę, że też drużyny dla naszych kibiców składamy w tym miejscu. Maciek, sprawdziłem sobie, że pochodzisz z Mikołowa, po czym mi sprostowałeś przed chwilą, że tak naprawdę to z Katowic, więc to już wiemy. Czyli taki typowy Ślązak. Tak, tak. No, tak jak mówiłem, ja się urodziłem tylko w Mikołowie. A tak całe dzieciństwo spędziłem w Katowicach i potem w okresie gimnazjum przeprowadziłem się do Rudy Śląskiej, więc tak jak mówisz, całe życie na Śląsku, rodzina też ze Śląska, także tam jestem związany sercem. Jak to się stało w takim razie, że mieszkając w Katowicach zacząłeś trenować w Ruchu? Ja zawsze byłem przekonany, że Katowice to GKS i nie ma zmiłuj. No generalnie tak, ale są też dzielnice takie zagorzałe, jeśli chodzi o kibiców Ruchu i tam dochodzi do tarć, wiadomo. Jak to na Śląsku. Jak to na Śląsku. Ale to się tak stało, że mój brat poszedł na trening do Ruchu Chorzów, bo tam miał takiego znajomego, który tam już trenował. No a że ja z bratem często razem grywałem w piłkę, no to poszedłem z nim na trening, mimo że był starszy ode mnie, jest starszy o 5 lat i no i ja tam po prostu zostałem, bo się okazało, że tworzą mój rocznik i no i na początku już w zasadzie chyba w pierwszej albo w drugiej klasie podstawówki tam zacząłem trenować. No i od czwartej klasy tam powstała szkoła sportowa, klasa sportowa, no i tam było to dobrze zorganizowane, że mogłem się i uczyć i trenować jakby w jednym miejscu i tam już zostałem. A Katowice Chorzów to jest blisko. No tak. Także tak, to nie był problem, żeby tam sobie dojeżdżać. A brat teraz gdzieś gra jeszcze w piłkę? Nie, nie. On miał tam chyba z 18 lat, to doznał kontuzji kolana i tak po prostu zaprzestał. I już nie. Teraz tylko śledzi moje twoje poczynania i tak ogólnie piłkę nożną. Super. A jak to się w ogóle stało właśnie, że akurat piłkę? Dlaczego? Czy masz jakiś taki moment przełomowy, że nie wiem, oglądasz mecze prezentacji, stwierdziłeś, tak, ja też chcę grać w piłkę? Albo coś takiego, czy po prostu brat? Jak to się stało? Nie, to było tak po prostu naturalnie, że od małego, no w zasadzie odkąd tam się zaczęło chodzić dosłownie, no to ta piłka nam towarzyszyła w domu, bo i dziadek był sportowo aktywny i rodzice, tata szczególnie też właśnie aktywny sportowo, no brat też w piłkę grał, więc jakby to było naturalne, że ta piłka była u nas w domu i no i tak się spędzało po prostu wolne chwile. No i naturalne to było, że potem zacząłem trenować, żeby coś z tego było, po prostu jakiś taki plan na siebie. Także jakby byłem skazany na to w pozytywnym znaczeniu, na tą piłkę od małego. A jakieś takie właśnie masz takie jakieś przełomowe wydarzenie piłkarskie, wspomnienie z dzieciństwa? Wspomnień mam sporo, bo właśnie w tym okresie, kiedy tam, no mniej więcej od pierwszej klasy podstawówki do gimnazjum, no to bardzo dużo mieliśmy takich jakichś obozów, turniejów piłkarskich i fajną ekipę w sumie mieliśmy w naszym roczniku, z którą dalej z niektórymi chłopakami utrzymuję kontakt, więc jakby dużo było fajnych momentów, ale no myślę, że fajnym takim przeżyciem dla młodego chłopaka było wyprowadzenie reprezentacji Polski na mecz z Kolumbią, jak grali na Stadionie Śląskim. Tak, nie pamiętam dokładnie ile mieliśmy lat, ale no mali byliśmy, może niecałe 10 lat mieliśmy i wyprowadzaliśmy reprezentację na Stadion Śląski przy pełnym stadionie. No i z kim szedłeś? Akurat my wyprowadzaliśmy Kolumbijczyków, okay. Ale mieliśmy Polaków jakby obok. Zaraz ja wyprowadzałem bramkarza Kolumbii, czyli wielki chłop. Przyszło mi największego zawodnika wyprowadzać, no ale to było przeżycie, pamiętam, bardzo, bardzo mocne, no bo jak hymn zagrali i tak się stało na boisku, no to
To było wrażenie, no. Czekaj, to był ten mecz z Kolumbią, gdzie ten bramkarz tak, strzelił tak, na bramkę? Tak, to był ten mecz. O, właśnie, okej. Okay. Czyli nie tylko wielki chłopak, jeszcze bramkę strzelił. Tak, tak, no. To faktycznie mecz do zapamiętania. Do tej pory niejednokrotnie wspominany. No to nie, no to super wydarzenie faktycznie. Tak, tak, tak. No. No i potem co? Potem poszedłeś w profesjonalizm, że tak powiem, zostałeś w tej piłce w Ruchu bardzo długo. W ogóle tak rzadko zmieniasz kluby, prawda? Długo najpierw Ruch, potem Stal, Odra ostatnio i teraz Hutnik. Mhm. No tak, tak się poukładało. Ja mam ogólnie taki charakter, że... Nie lubisz opuszczać strefy komfortu? Nie, może nie, ale takie częste zmiany, o, może tak, to chyba nie są mi wskazane. Wolę tak skupić się w jednym miejscu i trochę zadomowić, ale też jestem otwarty na jakieś zmiany, bo w Ruchu byłem długo, ale też już na końcu miałem taki moment, że już potrzebowałem tej zmiany i myślę, że tak jak na razie się to toczyło, no to i w Mielcu i w Opolu, no jakoś tak optymalnie było, jeśli chodzi o czasowo, bo w Mielcu byłem sporo, ale tam fajne czasy trafiłem, bo i awans zrobiliśmy i tak. Później się utrzymaliśmy dwa sezony, to też było nie było łatwe w takim mniejszym klubie. W Opolu trochę gorszy okres miałem, więc jakby szybciej chciałem tą zmianę, bo tam mi się tak nie wiodło za bardzo. No ale tak jak mówisz, nie miałem tych klubów za dużo, ale nie żałuję, że coś było nie tak jakby pod tym względem, że za mało czy coś. No nie, to nawet wygląda bezpiecznie, bo ktoś co sezon zmienia klub, no to zawsze tak jest. O co chodzi, nie? Że to nie może zakotwiczyć na dłużej. Czyli nie ma obawy, że z Hutnika w lecie gdzieś uciekniesz? Gdzieś za 2-3 lata widzisz się w Hutniku dalej, czy w Ekstraklasie? Czy masz jakieś inne plany? Nigdy nic nie wiadomo, oby tak było. No. Fajnie, bo przyszedłem tutaj, żeby właśnie fajne chwile przeżyć i żeby coś osiągnąć i żeby potem fajnie wspominać te miejsce. Tak, żeby w następnym klubie powiedzieć, że tam zrobiliśmy awans w Hutniku. O, jak najbardziej. Dwa lata. Oby. Tego tak, sobie tak. I tobie życzymy. Ty w Odrze Opole też trafiłeś na Łukasza Kędziorę chyba, prawda? Tak, tak. Grałeś no, razem. On jest, nie wiem czy wiedziałeś, on jest synem naszego prezesa stowarzyszenia. Tak, wiem. No, czasami przewija się ten temat i zawsze tak na bieżąco był Łukasz, jeśli chodzi o jakieś takie sprawy związane z Hutnikiem. No, wiedziałem o tym. A gdzieś się nim doradzałeś na przykład u niego, czy tu przychodzi, czy nie? Tak, czy, tak. Tak? I co powiedział? Tak. No, zachwalał oczywiście. Jakby spróbował, nie zachwalał. Mówi, że zarządzanie dobre jest. Na pewno. Co, nie, coś ale miał w porządku. Powiedzieć? Jakby powiedział mi, jak wygląda. Ja mam do niego zaufanie, bo no, poznaliśmy się w Opolu, spędzaliśmy też jakoś wspólnie czas, więc to było takie naturalne, że on wie, jak tutaj jest. No i wypytywałem go o wszystko. No, Łukasz też chyba dobrze się czuł, nie? Tak jeszcze do tej pory nie raz się przewijałeś na trybunach, widzę na... Tak, tak, no, miło wspominał tutaj ten okres. Jakąś kontuzję mu się w czerwcu chyba zeszłego roku, nie? Tak, tak, no niestety zerwał więzadło, ale już jest sprawny. Teraz wraca chyba, tak. Tak, tak, już tam na ławce był, widziałem. A jak tobie się w ogóle podoba najpierw w klubie? Jak tam szatnia, ludzie, zespół medialny, jak tam współpraca? Najlepszy się zespół medialny. Prawda? Super. To samo wszystkim mówię, to nikt nie wierzy. Nie, no, bardzo mi się podoba. Jakby, tak jak mówiłem, w Opolu, przez to, że tam no nie miałem takiej regularnej gry i te moje miejsce w zespole było takie słabe, to też moje samopoczucie było słabe, więc jak tutaj przyszedłem, no to tak można powiedzieć, że odżyłem trochę i szatnia, koledzy z drużyny, mimo że za wielu nie znałem, bo tylko Marcina Budzińskiego z Mielca, no też szybko złapałem taki kontakt. Też fajnie mnie koledzy przyjęli, więc no to też jest ważne, jak się przychodzi do nowego klubu, żeby się szybko jakoś zaadoptować. No i jest w porządku. Miasto fajne, dobrze się tutaj czuję. Nie mam na co narzekać jakby. Miałeś okazję trochę zwiedzić już właśnie Hutę czy Kraków, szerzej mówiąc? Czy raczej sportowo i treningi? Trochę tak. Znaczy mam jeszcze jakby w planach, żeby sobie pozwiedzać, bo nie było tak dużo okazji na razie. Też nie mieszkam w centrum, więc taka wyprawa gdzieś w okolice rynku, no to trochę więcej czasu zajmuje. No ale mam w planach, bo bardzo mi się Kraków podoba i chciałbym tak trochę bardziej pozwiedzać. No ale jest czas. Teraz
już wiosna, lato się zbliża, więc pogoda fajna i myślę, że sobie coś tam pooglądam. No koniecznie, koniecznie, piękne miasto. A jak jeszcze zapytam odnośnie właśnie tutaj Hutnika, jak Ci się podoba atmosfera na trybunach? Bo no, ze Śląska pochodzisz, gdzie umówmy się, wielkie derby Śląska chociażby, więc tam też tych zagorzałych kibiców nie brakuje. Jak się tu czujesz właśnie w Hucie względem kibiców, względem dopingu, oprawy? Ostatnio mieliśmy piękną oprawę na urodzinową, nazwijmy to. No, robi wrażenie atmosfera na meczu. Właśnie ta trybuna może nie jest za duża, ta po przeciwnej stronie, ale jest tak blisko boiska, że ci kibice ma się wrażenie, że są bardzo blisko. I no słychać. I też jakby frekwencja jest fajna. Nie, mi się podoba atmosfera na meczach, także w porządku. Okej, okay, no to fajnie. Zawsze jesteś taki pozytywny? Zapisałem sobie takie pytanie, w sensie to oczywiście nie jest krytyka, tylko tak mam wrażenie, że tak ogólnie pozytywnie podchodzisz do życia, nie? Że zawsze jak widzę, czy twoje zdjęcie z szatni, czy rozmowę jakąś, czy cokolwiek, to zawsze uśmiechnięty, zawsze gdzieś tam na wesoło. Chyba tak. No, poza jakoś... boiskiem, bo na boisku już nie, zdecydowanie, ale poza to tak, chyba tak... Ja dużo miałem takich sygnałów, że tak jest, znaczy od małego, że właśnie taki pozytywny, że uśmiechnięty. Jakoś tak nie panuje nad tym, po prostu to jest takie naturalne dla mnie. Byłeś wesołkiem klasowym zawsze, rozumiem? Nie, ktoś chyba nie powiedział kawał, tak to też. Ty. nie, ale no, mam taką po prostu od zawsze taką, taki wyraz twarzy i no i chyba tak łatwiej jest trochę, tak mi się wydaje. No właśnie tak żeby też... trochę tego optymizmu było, tak myślę. No właśnie tak o tym też myślę pod kątem szatni, bo nasza szatnia taka jest dość wesoła, wydaje mi się, znaczy drużyna ogólnie. Więc to też właśnie może dlatego łatwo się wpasować, nie? Że gdzieś tam tak też jesteś taki pozytywnie nastawiony do wszystkiego. Jeszcze chwilę porozmawiamy o naszym obecnym, no obecnej w sytuacji sportowej. Dzisiaj pierwszy trening z nowym trenerem. Jak tam odbiór? No ile możesz powiedzieć? No wiadomo, po pierwszym dniu trudno jakieś takie oceny wystawiać. Na pewno trener ma jakieś inne spojrzenie i każda zmiana to jest okazja, żeby się jakoś pokazać, żeby się czegoś nauczyć, więc z optymizmem patrzę na to. Myślę, że będzie dobrze, że trener na pewno ma jakąś wizję tego. Przyglądał się pewnie naszej grze i wie, ma jakiś pomysł na to, wie może czego brakowało, żeby te wyniki były trochę lepsze, więc no mam nadzieję, że ta współpraca będzie owocna. A ostatnia forma, ostatnie 5 meczów, 5 remisów, tak ciężko powiedzieć, nie? Z jednej strony optymista powie, że 5 meczów bez porażki, a pesymista powie 5 meczów bez zwycięstwa. Jak ty się na to zapatrujesz? Jak oceniasz ten swój początek tak, tutaj? Nie miałem nigdy takiej serii w życiu, żeby 5 remisów było. I to jeszcze 4 w takiej samej jakby tak, że tracimy bramkę, kolejności, że tracimy bramkę i później odrabiamy. No. No też właśnie ciężko się jakoś określić. Myślę, że jest niedosyt, to na pewno. Dobrze, że jest też sporo remisów w innych meczach, tak myślę. I ta tabela jest, ta tabela jest właśnie bardzo płaska i też nikt jakoś nam bardzo nie uciekł, ale no jakby mamy ten niedosyt, że trochę tych punktów mogło być więcej. Można też patrzeć pod kątem tego, że w sumie mało bramek tracimy. No to jest taki ważny też element, no ale musielibyśmy punktować więcej, strzelać więcej bramek. No ale jakby to już było i no, liczymy, że będzie lepiej w przyszłości. Mamy takie nadzieje. No jasne, a tak z twojej indywidualnej dyspozycji jesteś zadowolony, bo rozmawialiśmy chwilę tutaj przed właśnie, że nie śledzisz szczególnie jakichś tam komentarzy w internecie. Natomiast to, jeżeli nie, to ci powiem, że twój odbiór tak z tego, co widzę po naszych mediach społecznościowych czy gdzieś tam w forach jest taki bardzo pozytywny. Też oceniasz swoją dyspozycję wysoko, czy jesteś bardzo taki srogi wobec siebie, surowy? Ja raczej jestem taki surowy wobec siebie. Znaczy, tak jak mówicie, to miło słyszeć. Dla mnie celem było też właśnie wrócić do takiej regularnej gry, bo tak jak mówiłem, w tym Opolu mało miałem okazji, żeby grać regularnie
I cieszę się przede wszystkim z tego, że zagrałem te kilka meczów właśnie w większym wymiarze i znowu wróciła jakaś taka radość większa z gry, taka satysfakcja, że biorę w tym udział, tak, nie siedzę na ławce, tylko jestem na boisku i ja myślę, że forma jest okej, okay. No właśnie do paru rzeczy zwykle tak mam, że się skupiam na tych negatywach i negatywnych aspektach, więc myślę, że mogło być lepiej, ale też nie ma źle. Gdzieś oglądasz potem sam swoje mecze na przykład i analizujesz, czy zostawiasz to raczej trenerowi? Nie lubię tego robić, ale czasami oglądam, no bo to jednak z kamery, no to jest inna perspektywa i dużo rzeczy można wyciągnąć i zobaczyć inaczej, tak, no, na przyszłość. Ale nie lubię tego robić. Nie lubię siebie tak właśnie oceniać, no. No to się irytuje, o, może tak. A, bo zawsze coś znajdziesz, do czego się możesz przyczepić. Tak. Okay. Nie, ja myślę, że te mecze tutaj w Hutniku możesz spokojnie oglądać, bo przynajmniej, no mówię, ja się nie znam na piłce. Ale dużo zawodników ma, także z tego, tak? jak pytałem, tak. No bo to też inaczej patrzy, nie? No, ktoś patrzy, nie znając się w cudzysłowie i stwierdzi, o, ale super gra, a ty na przykład wiesz, a to zrobiłem źle, miałem inne założenia, a coś tam, nie? Więc może faktycznie gdzieś tam jakby tak. Inaczej oceniacie też na pewno, nie? W ten sposób. No i jaki jest plan, powiedz mi, na koniec rundy? Gdzie chciałbyś mniej więcej, jakbyś ty na przykład uznał satysfakcjonujący wynik drużyny, miejsce w tabeli, tak mniej więcej. Wiadomo, że nie chcę tu konkretnej deklaracji, żeby cię potem nie rozliczać, ale gdzieś tam myślisz przynajmniej o tych miejscach 1-6? Czy... No tak, zdecydowanie. Myślę, że każdy liczy na to, że na tych miejscach barażowych się znajdziemy. No tak jak mówiłem, mimo tych remisów, gdzie wydaje się, że sporo punktów potraciliśmy, tak naprawdę kwestia wygrania jednego, dwóch spotkań i znowu się tam można zameldować w tej ekipie sześciu drużyn, więc na pewno mamy cel tam się znaleźć. I on jest jakby tak blisko. No, no bo tak, no. Chociaż wiesz, zawsze jest takie ryzyko, że tabela jest płaska w dwie strony, nie? Więc ale patrzymy, nie ma, nie ma wyżej niż niżej. Nie ma raczej gdzieś obaw, żeby gdzieś pójść w dół. Nie? Myślę też u was w szatni. No dobrze. Chyba tyle mam takich pytań na rozmowę. Mam jeszcze nasz tradycyjny Q&A na koniec. A jeszcze się najpierw zapytam, jak tam kawa w ogóle. A bardzo dobra. Ja jestem kawosz, także doceniam, bardzo dobra. Bez miło kawy to mój dzień nie funkcjonuje. Właśnie mówiłeś wcześniej, że tak 2-3 dziennie. Dwie się wypijesz, staram, nie? No ale czasami się tutaj w szatni, jak jestem, to też jeszcze sobie. Czyli przed treningiem, przed meczem na przykład kawa, czy woda? Kawa, no. Lubię się napić kawę, ale też nie tak za blisko meczów, trochę wcześniej. Aha, okej. Okay. Biała, czarna? Czy czarna. Wszystko jedno. Czarna? Czarna, tak. A, nie zapytałem, zrobiłem ci białą. Ale no białą też wypiję, ale ja tak zaczynałem jako tam moją przygodę z kawą, no to najpierw takie latte słodzone, później cappuccino, później no tak, niesłodzone i później czarna, już teraz jestem. Okay. Przeszedłem taką drogę chyba typową. No tak, no bo kawa sama w sobie jest taka, no nie jest dla każdego, nie? Zwłaszcza na początku, więc no jest łagodniejsza pewno. Im słodsza, tym łagodniejsza. Jasne. Dobra, no to jeżeli kawa w porządku, no to super, bardzo się cieszę. Bałem się, że powiesz, że nie, bo Maciek zażartował przed programem, że powiem, że beznadziejna. Strogo się baliśmy, ale dzięki. Dobra. Dobra, i na koniec nasz Q&A. Kilka, jeśli się nie mylę, to 6 krótkich pytań. Takie same, jak zadaliśmy wcześniej Marcinowi Budzińskiemu i Denisowi. Pierwsze skojarzenie, tak? Pierwsza odpowiedź, pytanie, co wolisz? Im szybciej, tym lepiej, no bo będzie bardziej spontanicznie i zawsze to się trochę lepiej poznamy. Dobra, lecimy. Film akcji czy komedia? Film akcji. Aktywne wakacje w górach czy leniwe wakacje nad morzem? Leniwe wakacje nad morzem. Taylor Swift czy AC/DC? Ainta. Można tak? No, można. Film w telewizji czy gra na konsoli? Film w telewizji. Romantyczna kolacja w domu czy romantyczna kolacja w restauracji? W restauracji. I ostatnie pytanie. Ostry kebab na grubym czy łagodny falafel na cienkim? chyba ostry kebab. Ostra baranina na grubym. Na grubym. No to chyba ta druga opcja. Łagodny falafel? Tak. Jednak? Tak.
No dobra, ale z tych dwóch. Ja nie lubię właśnie kebaba w ogóle, więc to też nie jest takie... Nie, w ogóle? Nie. Sportowiec. Nie, tam pizza okej, okay, ale jakiś burger tak, ale kebab nie, nie za bardzo właśnie. A, dlatego okay. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. No dobra, rozumiem. No to możemy zmienić na pizza na ostro czy na łagodnie? To na ostro. Na ostro? Mhm. Dobrze. Też tak wolę, także jakbyś kiedyś mnie zapraszał na pizzę, to śmiało. Dobra. Dobra, dzięki wielkie Maciek. Więcej nie mam pytań do Ciebie. Dzięki wielkie za rozmowę, że znalazłeś czas. No i Wam też dziękuję bardzo za obecność, za oglądanie. I zapraszamy już jutro w lany poniedziałek, gdzie mamy kolejny odcinek, który zaraz nagramy, więc zakładam, że się to nie wysypie, więc mogę Was zaprosić już na jutro. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Dzięki. Dzięki. Wbijaj na sklepklubowy.com.